szybko uciekłam z wody i wyszłam na ląd. No i zaczęła się trasa. Szliśmy po podejście, później, żeby dobrze do schodów. Nie wiem, czy kojarzycie, jak wyglądają wyspy na Filipinach, te skały głównie tam. One są takie bardzo ostre, wyglądają wręcz jak takie jakieś szczyty starych zamków, które z takimi kolcami. Więc jeśli by się na nie spadło, no bardzo źle by się to skończyło. A schody, które trzeba było przejść w górę najpierw, a potem stromo od razu w dół, bo z tych ostrych skał powstała tak naprawdę taka ściana, która oddzielała po jednej stronie morze, skąd przypłynęła, a po drugiej stronie od razu było jezioro. I weszliśmy po tych stromych schodach. One były oczywiście drewniane i takie dosyć śliskie, bo oczywiście na Filipinach jest całkiem gorąco i karno. No i przeprawiliśmy się na szczęście bezpiecznie na drugą stronę. I co ujrzała na mnie naprawdę zaskoczyło. To było wielkie, wielkie jezioro, otoczone właśnie stromymi, ostrymi skałami. I było tak przejrzyste, że widać było wszystkie te strome skały, które nie kończyły się wcale na poziomie wody, tylko jeszcze były pod wodą, więc to wyglądało jak jakiś wielki, zatopiony pałac stary. No i tak, pan przewodnik, który no, trzeba było tam z przewodnikiem oczywiście nurkować w tym jeziorze, bo to by było niebezpieczne inaczej, powiedział mi tak, że na początku woda jest zimna, to jest zwykła, słodka woda, taka z tego jeziora po prostu. No i ta woda jest chłodna, ale potem, im bardziej będziemy się zanurzali, to w pewnym momencie dojdziemy do pasa termogminy. Ktoś wie może, co to jest termogmina? Widzę, że niektóre osoby wiedzą. To jest takie miejsce, gdzie woda bardzo ciepła i słona miesza się z wodą właśnie słodką i zimną na górze. I teraz pomyślicie może, okej, ale czemu słona woda, skoro to jest jezioro? Prawda? Jak myślicie, skąd się tam słona woda wzięła? No z morza, ale jak się tam dostała? W jaki sposób? No nie przeskoczyła. No tutaj przepłynęła pod skałami prawie dobrze, bo ona przepłynęła między. Dostęp do tego jeziora z morza inną drogą jest tylko przez jedną malutką dziurkę właśnie w skałach, która łączy to jezioro z morzem i przez to woda się miesza w pewnym momencie. Tamtędy też przepłynęły barrakudy, bo barrakudy są rybami no, słonowodnymi z morza. To są takie, nie wiem czy ktoś kiedyś może widział szczupaka albo złowił szczupaka, wie jak wygląda szczupak. No to jest ryba i gdzie ona mieszka? W jeziorach, w rzekach, no w każdym razie w słodkiej wodzie. Można powiedzieć, że barrakuda to jest taki szczupak oceanu. Więc tak, w taki sposób się tam dostała ta gorąca, no i słona woda. Ta woda ma w momencie, kiedy się zaczyna, ma 40 stopni na plusie temperatury. Ktoś kiedyś dotykał takiej wody? Może w wannie na przykład mieliście taką, albo w kranie, taką bardzo ciepłą wodę. Ktoś wkładał rękę kiedyś w taką? No i co się stało? Po jakimś czasie ją wyciągnęliście, bo było wam za gorąco w rękę może? No, więc tak, taką wodę trzeba tam przez jakiś czas przepłynąć w dół. I właśnie tu jest takie niebezpieczeństwo, że jak jest tam za gorąco, może nam się zacząć kręcić w głowie i możemy zemdleć. Więc tu trzeba bardzo uważać, od razu trzeba to zakomunikować naszemu instruktorowi, jakby było coś nie tak. Więc teraz nauczymy się znaków podwodnych na to, jak coś nam jest nie tak. Więc tak, no nie tylko ogólnie znaków nurkowych teraz wam powiem, jakie są. Więc jak pokazać, że nam jest ok? Dobrze, w ten sposób. To oznacza, że jest ok. A jak pokazać, że się zanurzamy? Dobrze, w ten sposób. To oznacza, że się zanurzamy.
szukamy. Niektórzy mogą to skojarzyć z takim czymś, że jest nie okej, ale to nie oznacza, to oznacza, że się zanurzamy. No to jakże się wynurzamy? Odwrotnie, dokładnie, w ten sposób. To jest, że się wynurzamy. To teraz jak pokazać nam, co jest konkretnie nie okej, jak się zaczniemy czuć niedobrze? Na przykład, czy nas głowa boli? Dobrze, to widzę, niektóre osoby tak kręcą rączką. Tak się właśnie pokazuje. I najpierw się pokazuje na miejsce, gdzie jest nie okej, czyli na przykład głowa i nie okej. Czyli, że głowa nas boli albo po prostu właśnie słabo nam. Więc w ten sposób też trzeba było pokazać Panu, jakby coś się działo. Ja na szczęście przeżyłam to zanurzenie się w tą wodę, nic mi się tam nie działo. Była rzeczywiście ona bardzo, bardzo ciepła, ale nie przeszkadzało mi to. Szczególnie, że już później, jak się przepłynęło jeszcze głębiej, ona się obłodziła z powrotem. No i zaczęły się wtedy pojawiać zwierzęta. I tak, pierwsze zwierzę, które tam zobaczyłam, to takie małe sumiki. A sumiki to ryby słodko czy słonowodne? Słodko! Dobrze, one raczej bywają w słodkiej wodzie, no ale wtedy były tam w takiej mieszanej, więc niektóre ryby mogą tolerować taką mieszaną wodę, słodko-słoną. Nawet niektóre rekiny potrafią wpływać do rzek, nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Więc no, też pamiętajcie, że jak jeszcze byli gdzieś w rzece, na przykład w Ameryce Południowej, no to trzeba trochę uważać, no bo przede wszystkim mogą być i krokodyle, ale też może i się pojawić rekin. Głównie w takich dopływach rzek, czyli tam, gdzie się rzeka miesza z morzem. No dobrze, więc tak, te słoniki miały też taką tolerancję na taką mieszaną wodę, chociaż to ryby bardziej słodkowodne. Co tam jeszcze zobaczyłam? Zobaczyłam mnóstwo krewetek. Też raczej słodkowodnych. Wszystko o dziwo było takiego samego koloru. To jezioro utrzymywało się w jednolitej takiej barwie kolorów. Jak myślicie, jakie kolory mogło mieć to jezioro pod wodą? Mówiąc o zwierzętach, o wodzie, o piasku i o innych rzeczach. Akurat nie niebieskie, to było mało niebieskiego. O, zielony tutaj słyszałam, dobrze, szary. Brązowy. Żółty słyszała? Dobrze, więc tak. To jezioro głównie miało kolory mocno takie zielone, beżowe, brązowe, troszeczkę żółte, więc tak dosyć ponuro tam było pod wodą. Wyglądało to jak jakieś takie starożytne, zapomniane miasto. Dobrze. No tak, takie były tam kolory i zwierzęta też były właśnie w takich kolorach. Sumiki były koloru takiego szaro-ciemno-zielonego. Krewetki były jasno-zielone. Więc tak, o tutaj może nawet na monitorze. A no właśnie, takie są kolory tam pod wodą, tutaj na zdjęciu widać. No dobrze, ale teraz się może zastanawiacie, to gdzie są te barakuny, skoro o nich już mówiłam i to jest jezioro Barrakut. No, legendy głoszą różne rzeczy. Niektórzy tylko mówią, że widzieli te barrakuny, liczby mnogie, czyli że dużo tych barraków tam jest. Niektórzy mówią, że jest tylko jedna barrakuna tak naprawdę i że jest bardzo, bardzo duża. A niektórzy mówią, że w ogóle tam nic nie ma, że to jest legenda. Ja osobiście miałam wrażenie, że może tam w doli widziałam jakiś taki cień barrakuny, czegoś większego, ale tam też pływają inne większe ryby.